Udzielam głosu panu sekretarzowi. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w 2015 roku. Podstawą prawną do podjęcia uchwały jest artykuł 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami, oraz artykuł 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o Funduszu Sołeckim opublikowaną w dzienniku ustaw z 2009 roku nr 52, pozycja 420 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków Funduszu Sołeckiego w budżecie Gminy i Miasta na 2015 rok. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Gminy i Miasta Misbisza Kujawska. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Ustawa z dnia 20 lutego 2009 roku o Funduszu Sołeckim daje prawną możliwość na wyrażenie lub niewyrażenie przez Radę Gminy zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w roku budżetowym. Rozstrzygnięcie to Rada Gminy podejmuje do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy w formie uchwały. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku są zadaniami własnymi gminy. Służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków, na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej. Ustawa ta jest opublikowana w dzienniku ustaw nr 62, pozycja 558 z późniejszymi zmianami. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do burmistrza przez sołectwo wniosku w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego wniosek dotyczy. Wniosek powinien zawierać wskazane przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem tego wniosku. Tyle by było, jeśli chodzi o projekt uchwały. Chcę Państwu powiedzieć, jeśli wolno, dwa zdania na temat nowelizacji nad projektem ustawy o Funduszu Sołeckim. Wydaje mi się, że idzie to we właściwym kierunku, bowiem projekt nowelizacji zakłada, że będzie można dokonywać w trakcie roku budżetowego zmian funduszu. Dzisiaj mamy taką sytuację, że to, co zostało przez sołectwo podjęte, żadnych zmian w ciągu roku dokonywać nie można. Zmiana, którą proponują posłowie, idzie w tym kierunku właśnie, aby tych zmian w trakcie roku budżetowego można było dokonywać. Druga zmiana, jaka jest proponowana, to to, że będzie można ten fundusz łączyć 2, 3 czy 4 sołectwa. No mamy tak, niekiedy taką sytuację, że zachodzi potrzeba czy możliwość budowania, nie wiem, ścieżki rowerowej, odcinka drogi i te środki jednego sołectwa nie są wystarczające. Gdyby się udało je połączyć, 2 czy 3 sołectwa, no istnieje możliwość, żeby większy odcinek jakiejś inwestycji wykonać. To jest druga zmiana. Trzecia zmiana dotyczy większego procentu zwrotu środków do budżetu gminy. W tej chwili mamy, w zależności od bogactwa, że tak powiem, gminy, 10, 20, 30% zwrotu. Proponuje się, aby ten procent zwrotu był na poziomie 20, 30 i 40%, czyli no, budżety gmin na tym zwrocie by więcej skorzystały. I jest jeszcze taka jedna zmiana, też mi się wydaje istotna, aby nie było konieczności co roku podejmować tej uchwały. Czyli jeżeli Rada Gminy podejmie tę uchwałę, ona będzie obowiązywała tak długo, aż jej nie zmieni. Mi się wydaje, że to też kierunek jest jak najbardziej słuszny. Ale to są tylko prace. Nie wiadomo, jak Sejm do tego podejdzie i w jakiej formie to zostanie przyjęte w postaci ustawy. Powiem Państwu też jeszcze o jednej ciekawostce, że na terenie kraju mamy taki przypadek, że Fundusz Sołecki został wyodrębniony na terenie miasta. Pewnie słyszeliście, mamy tutaj kawę z Jarocina. W tej chwili sprawa jest w
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym i to zostało przez gminę przegrane, natomiast Naczelny Sąd Administracyjny, z tego co sobie przypominam, tą uchwałę Rady Gminy utrzymał w mocy. Także widzimy, w jakim kierunku tutaj te zmiany mogą pójść, nie? To by było tyle, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi za przedstawienie projektu uchwały. Zapraszam do pytania. Bardzo zapraszam. Panie przewodniczący. Panie przewodniczący, wysoka rada. Odnośnie tego funduszu sołeckiego, jest to naprawdę dobrodziejstwo i to do sołectwa, które no akurat nie jest zaplanowana inwestycja żadna tam z góry, te parę złotych jest bardzo przydatne. Ja tu powiem na przykładzie sołectwa z Isławia. 7500 tam jest coś złotych tego funduszu sołeckiego. I mam tu pytanie do pani tu prawnik i do pana burmistrza. Czy by nie można, bo wiadomo, energetyka jest to monopol, ale za 7500 jakieś tam jeszcze grosze mam dwie lampy zaplanowane i dwa kursy kamienia. Czy to te ceny, które proponują energetyka, to nie są na wyrost? Za 3570 zł są dwie lampy? Kto to bierze taki wylicznik? Ja tu wiem, że pan Kozieszka kupował lampę i wie, ile lampa kosztuje. Nie 2200 zł ta lampa kosztuje. Ale dwie lampy z założeniem kosztują 3570 zdaje się złotych. To jest coś niemożliwe. No bo kamień, wiadomo, jest przetarg i tam wychodzi te 1500 zł, czy tam 1700, w zależności jaki ten samochód ma Tomasz, ale dwie lampy, żeby założyć za 3600 zł za okrągleniu, to jest niemożliwość. Kto to bierze takie ceny, kto to wylicza, czy to jest jawne okradanie sołectwa i gminy, bo gmina za to płaci. I czas tym skończyć, bo przecież takie ceny astronomiczne to nie wiem. Lampa nie kosztuje 500 zł, to jest 1000 zł za dwie lampy. I ta robocizna, no nie wiem. Dziękuję bardzo, panie radnemu. 400 zł kosztuje lampa. No nie kosztuje. Ja bardzo proszę, że nam głos panu burmistrzu. Proszę słowa. Panie przewodniczący, szanowna rado. Znaczy, uzasadnienie tej wypowiedzi tutaj jest racjonalne, prawnego. Ja z wiedzy mojej mogę powiedzieć, że te lampy są robione kompleksowo i jeżeli robimy to kompleksowo zamówienie, to jest jeszcze w tym wszystkim jakaś ulga, nie powiem w tej chwili jaka, ale jeżeli chodzi o cenę zakładu energetycznego. Jest to na naszym terenie, jak sądzę, monopolista w sumie i oni narzucają te ceny i tutaj no, ile się da zrobić, możemy ewentualnie popatrzeć, ile się jeszcze z tego da, powiedzmy, obniżyć ten koszt zamontowania, bo to na pewno dokumentacja by musiał zajrzeć szczegółowo, nie odpowiem. Dokładnie na to. Przedstawiciel energetyki z panem Jagodzińskim i na trzeci z nim po zebraniu. No jak tutaj złożyłem te papiery do gminy, no i taki szacunek wyliczył. Tak, no tak to wygląda. Niestety i to jest ulgą, jeszcze muszę powiedzieć. Tak, żeby trzeba było, ale negocjować z gminą, bo coś za dużo nie da chyba, jak sądzę. To tak to wygląda. Można próbować, będziemy próbowali, może tak to podsumujmy, ale będę się uda z tego tutaj zrobić. Dziękuję bardzo.